Cześć, cześć, tutaj Jaski. Uwaga, uwaga, wyszedł zwiastun do nowego dodatku The Sims 4 Licealne Lata, na który, jak pewnie wiecie, ja nieziemsko czekam. Bardzo chcę zobaczyć, jak wygląda ten dodatek i po prostu nie mogę się doczekać, aż obejrzę ten zwiastun. Także na początku obejrzymy go razem w całości, a potem sprawdzimy, jeśli będzie coś ciekawego, to obejrzymy jeszcze raz, bardziej powoli. Więc zaczynajmy, zobaczmy, co tu jest. Oczywiście, niestety, muzykę wycisza, ponieważ dostanę prawa autorskie, więc podłożę wam może jakąś inną muzyczkę. Ojejku, czy to jest bal maturalny, czy to jest studniówka? A fajny pokój. I co to jest, liceum? Faktycznie jest szkolny korytarz, słuchajcie, jest szkoła. No nie mówcie, że będzie otwarty świat w szkole, w sensie taka normalna placówka, do której będzie się chodzić nastolatkiem. Faktycznie jest lekcja. O Jezu, są znajomi, stołówka, przerwa obiadowa, rozumiecie to? Cheerleaderki, jacyś sportowcy, o pan popularny oczywiście. After school, czyli po szkole, jakieś zajęcia, jakieś bubble tea. O ja... Są cheerleaderki, słuchajcie. Nie może być jakiś układ taneczny i sportowcy. O, jakiś seksiak. O, ten się w nim zabujał. O, fajnie. Wesołe miasteczko. Młyn. Wow. Niesamowita. Czyli dostaniemy jakąś nową lokację, jakieś nowe miasto do tego najprawdopodobniej. Okej. Aha. Czyli piszą sobie na telefonie, smsują. Ten ją z tabliczką pewnie prosił, czy pójdzie z nim na bal. Czyli na kompie coś robią, ciekawe, czy będą nowe interakcje na komputerze i w ogóle na telefonie. O kurczę, jakiś Facebook czy coś, może jakiś portal dodadzą? O Jezu, imagine jakby dodali portal randkowy, rozumiecie to? To by było boskie. Okej, tu się niektórzy zgadzają, niektórzy się odmawiają, jakieś pierwsze miłości. O Jezus, jestem tak podekscytowana tym pakietem, że wy w ogóle nie macie pojęcia. O, golenie się! On się golił. Zaciął się. Laska, co się wymyka przez okno z domu, aby rodzice nie widzieli, może na jakąś szaloną imprezkę. Tak! Przybrała się w sukienkę. O mój Boże, idą sobie na jakąś imprezkę, na prom, na bal maturalny, na studniówkę. O Jezus, jest tańczą fajnie, spędzają czas. A jakichś obserwujących mają na swoich profilach, jest król balu. Król i królowa? Tylko królowa nie ma korony. Może, że jest jakieś głosowanie to będzie i w ogóle? O, jakieś sztuczki z butelkami, tańce bitwy na paduszki, na łóżku. O, niesamowitej ukończenie szkoły. O, chcę to. Bardzo tego chcę. Okej, czyli niedługo. 28 lipca się pojawi ten dodatek i ja od razu kupuję jakby Insta z bomby. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, jakie mam nadzieje, oczekiwania i jakie mam strachy związane z tym nowym dodatkiem. Więc tak, jak widzicie, mamy tutaj na tej zatrzymanej klatce nauczyciela, który stoi przed tablicą i się dziwi, że na niej jest narysowany jakiś tutaj śmieszny stworek. Więc zakładam, że da się jakieś psikusy robić nauczycielom w szkole, więc no, ciekawe to będzie. Jestem mega podekscytowana tym, że faktycznie jest szkoła jako, wiecie, lokacja, do której będziemy chodzić tymi nastolatkami, przeżywać różne rzeczy i w ogóle. I to będzie super, wiecie, może jakieś kluby, bo można być cheerleaderką, cheerleaderem, sportowcem. Więc mam taki vibe mega z trójki, na który się mega cieszę. Ale co mnie przeraża? Takie chodzenie do lokacji... W Simsach 4, że nie ma otwartego świata jak w trójce, że w każdej chwili możemy przyłączyć na innego sima czy cokolwiek, tylko że musimy być tam tym simem nastolatkiem w szkole.
Więc to też na pewno będzie pochłaniać sporo czasu. Mam nadzieję, że to będzie na zasadzie dołącz lub wyślij sima w pojedynkę, jak w tych wszystkich karierach, do których na przykład, nie wiem, szpital czy policjant, że musimy tam chodzić. Aczkolwiek i tak może być to średnie, ponieważ wiecie, zwykle mamy więcej niż po prostu mamę, tatę, dziecko w rodzinie. Często, przynajmniej ja mam tak, że mam 5-6 różnych simów i nawet jakbym poszła tym nastolatkiem na 2 dni w tygodniu do tej szkoły, to zarówno bym miała i tak mało czasu na ogarnięcie pozostałej liczby simów, jak i tak by mi to było mało, jak na to szkolne życie, które gram nastolatkiem. Więc mam tu obawę o czas, o brak wystarczającej ilości czasu, by ogarnąć wszystkich simów i cieszyć się życiem każdego z osobna. Nie wiem, co wy o tym myślicie. No ja mam taką obawę małą na pewno. W sumie, jak tak sobie myślę, jestem ciekawa, jak rozwiążą to, że jeśli na przykład mamy w domu dwóch nastolatków, to czy będziemy mogli nimi dwoma kierować w szkole, czy nie? Czy będą mieli na przykład lekcje w tej samej klasie, czy może czasami w osobnych klasach, czy jak to będzie wyglądało? Bo oczywiście taka lokacja ma też ograniczoną wielkość, więc jestem ciekawa, jak to rozwiążą mega. I to cheerleaderki, cheerleaderzy z układami tanecznymi, które będą kibicować na meczu sportowców, mam nadzieję. Mam nadzieję, że to nie jest taki, wiecie, klubik, że po prostu idziesz i ćwiczycie sobie układ i w sumie to tyle. Tylko, że faktycznie co jakiś czas będą jakieś mecze tych sportowców, na których będą się zbierać simy na trybunach, tutaj jak macie trybuny, że tu będą siadać, oni będą sobie jakoś grać na boisku i czy liderki będą gdzieś z boku sobie kibicować. Ale boję się, że to będzie nie na tyle zrąbane jak ślubne historie na początku, że wiecie, że w sumie to nic się nie dzieje, simy nic nie chcą robić. Albo że tak naprawdę w ogóle nie będzie tu tych meczy. Tylko, że oni są niby sportowcami w jakimś klubie sportowym i sobie czasami organizują spotkania, na których rzucają sobie po prostu tą piłeczką, nic nie robią. Czyli liderki też mają własne życie w ogóle niezwiązane z nimi. I tego się mega obawiam, bo jeśli tak by było, to by był to naprawdę bardzo zmarnowany potencjał. Propos tych właśnie tytułów, które tu widzimy, że Hottie czy Mr. Popular, to jestem ciekawa, czy te tytuły są tylko tak, o, aby był fajny zwiastun, czy faktycznie dostaniemy jakieś takie nalepki na simów, że wiecie, że on jest popularny, my też możemy się stać popularni, albo możemy się stać kujonami, czy kimś. I czy to będzie miało jakiś związek z jakimiś towarzyskimi kontaktami, z dziewczynami, z chłopakami, ze znajomymi po prostu ze szkoły, jak to będzie wyglądało. Jestem też ciekawa, jak w miarę czasu to się potoczy, bo wiecie, zaczniemy nową grę, gdzie w grze jest automatycznie jakaś liczba nastolatków. A po jakimś czasie przykładowo byśmy grali jakoś dłużej na tym jednym save'ie i byśmy mieli mało nastolatków, na przykład, nie wiem, 6 nastolatków w grze, to co, tylko ta szóstka będzie chodziła z nami do szkoły, to też tak będzie średnio. Ale nie będzie kto miał być sportowcem, czy liderką, tym, tamtym. I jak z karierami naukowców, nauczycieli? Czy będziemy mogli być nauczycielem w takim liceum? Czy to będzie po prostu z automatu gdzieś zrobione? Bo taka otwarta kariera nauczyciela mogłaby być spoko w liceum, ale też ciężkie by było to do wykonania, jeśli byśmy mieli nastolatków, którzy tam chodzą. Jednocześnie my byśmy tam mieli iść jako nauczyciel. Myślę, że to by było za ciężkie dla EA do wykombinowania, więc no nie liczę na to jakoś specjalnie. I to, młyńskie koło. Jestem ciekawa, czy to będzie tylko dla ozdoby? Czy będzie można tym się faktycznie jakoś przejechać za, nie wiem, 10 smolonów, czy 20, czy coś takiego, nie? Taka randeczka na tym kole byłaby mega spoko, ale jak widać, tutaj są takie specyficzne tekstury, że to wygląda tak, jakby tu miało być tylko dla ozdoby, niestety. Mam nadzieję, że tak nie jest, że się mylę, ale no wygląda to jak tylko ozdoba do tego miejsca. A tu w ogóle mamy coś, co wygląda jak jakiś taki, nie wiem, tunel miłości czy coś, że zakochani mogą sobie tam pójść. Jakieś ciekawe rzeczy mogłyby się zdarzyć. Więc to mnie też interesuje, co to tu jest. Lodziarnia jakaś, ten, wiadomo, budka ze zdjęciami, spoko. Jak najbardziej fajna będzie na pamiątki. O, i macie tu profile społecznościowe, gdzie faktycznie simowie będą sobie coś pisać do siebie, lajkować, komentować, obserwować nawzajem. Tutaj to będzie prawdopodobnie interakcja
Zaproś Sima na bal maturalny. Tak mi się wydaje. I Sim może odmówić lub się zgodzić. Jestem ciekawa, czy to będzie zależało od tego, czy na przykład to będzie totalnie losowe, czy większa szansa jest, że się zgodzi, jak będziemy przyjaciółmi, czy będziemy mieli jakiś tam status społeczny, że na przykład z którą mniej by chcieli wyjść, czy coś takiego. No ciekawe, jak to będzie. Okej, to Simka se siedzi w bałaganie i na tablecie tu gra komputerowa, ten se ćwiczy układ. No, nastolatki, nie widać tu jakieś lajki, reakcje pod postami, jest to mega ciekawe. Nie mogę się doczekać tego dodatku, tak się jaram i widzicie ten korytarz szkolny, tyle się dzieje, tu się przytula, tu na telefonie, ten se idzie, te się proszą na bal, ci też się tu proszą, czy pójdą se podęsić razem, czy nie. Odmowa, tu zgoda. Jakieś takie przeżycia nastoletnie prawdziwe, niesamowite. Patrzcie, ta się jara, że ten się temu pyta. No po prostu wow. I to jest niesamowite. Chłop się goli. Patrzcie to. Nie zauważyłam tego wcześniej. Są włosy. Jest owłosienie na plecach. Ma włosy na ręce widać w lusterku, więc w tym dodatku dojdzie nam owłosienie. Jestem ciekawa, czy dojdzie z tym cecha typu włosione, czy to mam nadzieję, że nie. Czy to włosienie z czasem będzie po prostu jakoś obrastało naszych simów i będzie trzeba się faktycznie jakoś goić przy lusterku, czy jak to będzie wyglądało. Jeśli tak, to mam nadzieję, że nie będzie to tak irytujące jak te kłębki kurzu, które się pojawiają. Cały czas trzeba je odkurzać albo po prostu wyłączyć ten dodatek, bo no tragedia. A tu ubranka szuka, może jakieś ubrania będzie można kupować w jakichś sklepach. O, i się zaciął. I patrzcie, jakie ma owłosienie w ogóle. O, widzicie, tu na brzuchu, na klacie, na rękach, wszędzie ma. Więc mega fajna. I to, że ona się wymyka, ciekawe, czy faktycznie będzie można się tu przez to jakoś wymykać, jako w formie drabiny. No i oczywiście nie mogę się doczekać tego balu, aż moja nastolatka jakaś pójdzie na ten bal. No patrzcie, przecież to jest niesamowite. Tańczą, jest król balu, jest królowa balu. Jakieś te obserwatorzy zrobią sobie zdjęcia tam fajne. No to musi być przecież niesamowite wydarzenie. Jestem tak podjarana. Nie wiem, czy wy to słyszycie po moim głosie, ale jestem tak niesamowicie podjarana. Tym patrzcie, jakieś domówki. Tam była jakaś domówka na 100%. Nocowanie u siebie. Jakieś, nie wiem, rytuały dziwne, coś, krwawomery, coś w tym stylu do lustra. I właśnie, ukończenie liceum, edukacji, potem na studia. Więc to jest fajne dopełnienie tych studiów, że patrzcie, macie faktycznie tą ceremonię, gdy kończycie szkołę. Tu są pewnie jacyś nauczyciele lub rodzice. Wręczają wam tu dyrektorka pewnie dyplom. Ci się cieszą, że ona zdała. No po prostu tyle rzeczy ja tutaj widzę. I to jest dla mnie wręcz niesamowite, piękne to będzie i nie mogę się doczekać. Także dajcie mi proszę znać, co wy myślicie o tym zwiastunie, czy czekacie na ten dodatek, czy będziecie kupować, czy nie. Ja na 100% od razu kupię, nie mogę się doczekać, to będzie piękne. No więc to tyle na dzisiaj i mam nadzieję, że wam się podobał ten filmik. Dajcie mi koniecznie znać serio, co sądzicie o tym wszystkim, bo ja, no mi głowa pęka, aż naprawdę. Jestem mega podjarana, także widzimy się w sekcji komentarzy. Do zobaczenia i cześć!